Jest w tej książce kilka postaci kontrowersyjnych, na przykład Otmar Wawrzykowicz. Tak. Czy to jest autentyczna postać? Tak, tak, tak. Ona jest autentyczna. Gdyby nie to, że ona jest zagadką również dla historyków po dzień dzisiejszy, to ja bym sobie z tym Otmarem jakby literacko poszalała bardziej, bo jest ciekawym bohaterem, prawda? Jest działaczem, dość wysoko postawionym działaczem przedwojennego ONR-u. Jednocześnie, jak się pojawia we wspomnieniach, to pojawia się z informacją, że było coś w nim szatańskiego, że było coś w nim dziwnego, że był, sprawiał wrażenie ułomnego. I jeden autor wspomnień sugeruje, że to była jakaś ułomność fizyczna, stąd mnie utyka, a drugi sugerował, że to była jakaś ułomność innego gatunku, ale z kolei będąc, mając jakby coś nie tak na umyśle, nie mógłby być tak wysokim działaczem, bo on tam na takich poziomach bardzo inteligentny, tajnych. Bardzo bystry i bardzo radykalny. Bardzo radykalny i w którymś momencie przechodzi do takiej tajnej, w tajnych strukturach jeszcze tajniejszej egzekutywy, której sposobu działania też trudno dzisiaj dociec jakoś wiarygodnie. Najprawdopodobniej, tak jak to wynika z dokumentów, mógł brać udział w takich czystkach politycznych na szczycie ONR-u już w 1944 roku, bo i do takich dochodziło. Zresztą tak samo jak w Armii Krajowej. Czy to jest moment, kiedy pani odnalazła nową epokę dla siebie, czy wróci pani do średniowiecza? Wracam do średniowiecza. Już wracam natychmiast, dlatego że jeszcze w tym roku miała się ukazać druga część Korony Śniegu i Krwi. To jest taki dwupak, opowieść o odrodzonym królestwie, o tym, jak po rozbiciu dzielnicowym, po 200 latach powraca król. I w tej pierwszej części był to Przemysł II, władca zupełnie w Polsce nieznany, znaczy jakby słabo znany, a nawet powiedziałabym wcale. Jako tego zjednoczyciela królestwa zawsze widzimy Władysława Łokietka. Łokietek będzie teraz bohaterem tej drugiej części. Jeszcze było dwóch Wacławów czeskich. Tak, a to w ogóle lubimy nie pamiętać, prawda, że mieliśmy dwóch Czechów Przemyślidów na tronie. O Wacławach też będzie, dlatego że zwłaszcza Wacław II jest intrygującą postacią, bo Wacław III był królem tylko przez mgnienie. Oni zmarli jeden po drugim. Wacław II jest o tyle ciekawy, że był taką postacią, nie wiem, jakby go dzisiaj psychiatrzy zdiagnozowali, słuchajcie. Bał się bicia dzwonów, sypiał w takiej skrzyni relikwiarzowej. Jego dziadek bał się jeszcze przebywać w tym samym pomieszczeniu co złoto. Przy czym Czesi byli w tym czasie niezwykle bogatym krajem. Wacław był fanatykiem religijnym i jednocześnie niezwykle wyuzdany w swoim życiu osobistym. Jego pierwsza żona, Guta Habsburżanka, przez 10 lat małżeństwa urodziła 10 dzieci. Była cały czas... A ja nie wiem, słuchajcie, jak by zdiagnozowali psychiatrzy niektórych członków Brygady Świętokrzyskich, bo dla mnie cały czas ten zapał, ta nieomalże radość tutaj opisywana, z którą oni szli na coś te, mieli wycięte po prostu. Na te akcje, które wydawały się z góry przegrane, a jednak odnosili fantastyczne sukcesy. Tam zresztą tych modeli, ich zachowań jest kilka, bo innym modelem jest model majora Zubzdanowicza, czyli Zęba, który był najpierw cichociemnym, był w AK, potem się znalazł w NSZ-cie i on był takim, w mojej ocenie, patrząc jakby na jego akcje, jego działanie, był bezwzględny, nie wahał się przy podejmowaniu nawet najtrudniejszych decyzji, dzięki temu wygrywał, bo nie pojawiał się ten moment, a może by tak. Z kolei Żbik, czyli Władysław Kołaciński, jak sam w swoich wspomnieniach podkreśla, miał miękki tyłek i po prostu za często się wahał, zastanawiał, ale też w gruncie rzeczy wygrywał. Żbika przecież przez lata komunistycznej propagandy oskarżano o kolaborację z Niemcami. To był ten zarzut, który na nim ciążył latami. Na czym polegała ta kolaboracja? Na tym, że dogadał się z miejscowym szefem żandarmerii niemieckiej, znaczy dogadał,
Niemiec po prostu poprosił go na spotkanie i w zamian za nieatakowanie wypuszczano z więzieni gestapo masę ludzi. To były dziesiątki wypuszczonych ludzi, przy czym i tak ze sobą walczyli, bo się niestety, jak bili Niemców, to nie pytali, przepraszam, czy wy jesteście od tego i tego. No nie pytali, no, okazywało się po fakcie. Nie boi się pani, na koniec chciałam się spytać, czy nie boi się pani po napisaniu tej książki, że będzie pani teraz królową pewnej niszy politycznej, która właśnie jakoś może wybiela pewne rozdziały w polskiej historii? Gdyby to była moja jedyna książka, albo gdyby to była moja pierwsza książka, to być może byłoby takie zagrożenie. Ale tamte, które są już za mną, które mają swoich czytelników, pokazują, że nie bardzo się da zamknąć to, co robię, w jakiejś jednej szufladce, dlatego że wcześniej dwie książki bardzo silnie związane ze środowiskiem żydowskim, teraz książka o teoretycznie antysemitach. Mhm. Więc jeżeli ktoś ma potrzeby domykania mnie w czymś, no to musi sobie coś ode mnie odciąć, coś ze mnie wyciąć, no ale to już jest jego problem.